I jesteśmy z powrotem. Trzecia część pierwszej konferencji drugiej gali High League. Witamy Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Jeżeli dopiero do nas dołączyliście drogą wszelakich odbiorników, fajnie, że jesteście. No i moi drodzy, w tym momencie przyszedł czas na jednego z najbardziej oczekiwanych debiutantów. Więc mam nadzieję, że przywitacie go bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Przed Wami! Przed Wami! Maciej! Zony! Zoniuk! Ale Zony, przejdźmy do ciebie. Nie pytam o taktykę, bo wiadomo, kolanami na ryj i po swoje. Właśnie, co z tymi kolanami, mordo? Jak ty kopiecinę mogłeś tak uderzyć, wariacie? Jak to się stało? A, to już przeszłość i... No nie wiem, co mam powiedzieć. No, viral, który się za mną ciągnie, mnie już w ogóle nie śmieszy, ale cieszę się, że ludziom dostarczał tyle humoru i może nadal dostarcza jeszcze. Tak, nie, ale... Może jakieś ochraniacze na kolana powinieneś zacząć robić? Nie, niekoniecznie. Ale lepiej wiemy, z gołego dostać. Ale doskonale wiemy, że Zony, że już jakby zostawiłeś to za sobą, że wyrosłeś z tego i teraz tworzysz fajny content na streamach. Zapytam cię, kiedy podjąłeś decyzję, że wejdziesz do klatki? Czy kiedy prowadziłeś program Rundki Ekstra, już się szykowałeś, czy dowiedziałeś się stosunkowo niedawno? Znaczy w głowie miałem coś takiego, że na pewno kiedyś chcę zawalczyć, bo tam jak oglądałem jako małolat jakieś gale albo jakichś Power Rangersów, to gdzieś tam pajacowałem w domu, że chciałbym też powalczyć. I no teraz stała się taka możliwość, więc podjąłem rękawice. No i trenuję już od jakichś 4 miesięcy. Okej, okay. Zony, w takim razie pytanie do ciebie. Jaki jest twój osobisty stosunek do Disa? Szanujesz jego twórczość i jego jako człowieka? No nie znam go prywatnie, a co do twórczości, to przyznam, że kiedyś oglądałem te lifehacki. Do dzisiaj używam takiego zwlewania mleka z kartonu drugą stroną, żeby nie pryskało. Ale denerwuje mnie trochę w tych filmach taki sztucznie wymuszany śmiech w pewnych momentach i twierdzę, że on też do końca nie jest sobą, taki nie jest autentyczny i no dłuższego czasu nie oglądam. To znaczy, ja uważam, że... W innym środowisku zawsze zachowujesz się trochę inaczej. Stworzyłem sobie pewne uniwersum i uważam, że to uniwersum jest okej. I dla młodszego, i dla starszego odbiorcy. Od początku wychodziłem z założenia, że zrobię sobie jakiś tam family friendly content. I rozumiem twoje podejście. Masz prawo tak to odbierać. Jest część osób, które mnie gdzieś tam pamięta z Twitcha, jako tego gościa, który grał w ligę, który dużo kurwił, który wyzywał sojuszników, jak chcieli piknąć Timo na topa. I tu się tworzy pewien dysonans poznawczy, nie? Że nagle se tym nagrywa live haczki, śmieje się do kamery, jest hi, 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 ha, ha, ha. Wiadomo, że zawsze ten śmiech no, jest z jakiegoś powodu, czasami może faktycznie trochę na wyrost, ale na koniec dnia celem jest dostarczenie rozrywki odbiorcy i robię to też dla swojej publiki i wydaje mi się, że dla nich to jest okej. Okej. Okej, w porządku. Zony, pytanie do ciebie. Masa osób prosiła, to był jeden z takich bardzo popularnych komentarzy, masa osób prosiła o to, byś na konferencji wyrecytował wiersz o puszku. Tego o to prosił cię nie będę, uważam, że jesteśmy ponad to, ale zapytam, czy podtrzymujesz puentę zawartą w tych dwóch słowach, w tych dwóch literach? No nie wiem, no co mam powiedzieć. Dla mnie to już jest po prostu przesyt, jak się siedzi na tym Twitchu i cały czas się to widzi, to ja nawet mam zablokowane JD na czacie, bo po prostu mi to psuje streamy, jeśli mam być szczery, ale... No, co mam powiedzieć? No, odpowiedzieć szczerze. Czy no podtrzymuję, czy szczerze... no podtrzymuję. A nie czemu? Pod walkę, tylko tak szczerze, szczerze. No. A czemu? Żeby mieć agresję do walki. Za tego Timo jesteś zły. Tak, tak, jestem zły za Timo. Nie, serio pytam. Nie, no,
Nie, no to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie, jakby pytam tak całkiem poważnie, po prostu... czy masz względem mnie jakąkolwiek złą krew, złe emocje? Nie, tego nie, po jest prostu kontra, dla mnie JD to jest jak mówienie po prostu komuś cześć. No to jest na takiej samej zasadzie i tu chyba każdy z tych, co tutaj siedzą albo oglądają, no nieraz użył tego skrótu, także nawet nie mając nic do disa, to po prostu to mówią. Czyli, że często jest to po prostu taki instynkt stadny, a nawet niekoniecznie coś w tym jest, tak? Po prostu to jest impuls, tak? Czy... No tak. Niektórzy to nawet piszą, a pewnie nie wiedzą, co to znaczy. Jak tam widzę jakieś premiery filmów na YouTubie czy coś, to zawsze na czacie leci JD. To jest już chyba nieuniknione do końca naszych dni. Okej, a nie uważasz, że to jest trochę takie bezrefleksyjne ze strony streamerów, nie? Że za tym memem gdzieś tam stoi sobie druga osoba i... No chuj, na 100 dni jest z tym gid, ale tam 101 może się z tym chujowo poczuć? Że jak komuś dowalić, to disowi, bo wszyscy no, dowalają. No, to jest takie trochę, no wiesz. Ale też częściowo uważam, że przez ten w zasadzie mem no, nastąpiła pewnego rodzaju polaryzacja twojej osoby, która w end efekcie, no tak jak widać, no korzystne też rzeczy przynosi, tak? No to w takim razie jeszcze pytanie, ostatnie pytanie przed face to face'em do Zonego. Czy to, że będziesz miał w walce poparcie publiczności dużo dla ciebie znaczy, czy raczej myślisz, że raczej się wyłączysz i będziesz skupiony na walce? Nie, no na pewno tłum da mi dużo takiego zapału do tego, żeby nawet gdzieś, jak tam będę miał rozwalony ryj, dalej jechać. I wiem, że wsparcie publiczności naprawdę dużo pomaga, bo jak trenowałem pływanie i gdzieś startowałem tam na zawodach, to jak słychać z trybun, jak tam krzyczą czy trąbią, no to naprawdę pomaga w takich najcięższych chwilach i po prostu jest też dla kogo walczyć, nie? Ja właśnie nie zapytałem cię, bo mówiłeś o tym, że trenowałeś. Co trenowałeś? 13 lat zawodowo pływałem. O kurde, kondycja. Na pewno pali zioło, wszyscy pływacy palą. Ja, czasem tak. Dobra, a ty nic nie trenowałeś. Zony Dis zapraszam do face to face'a. No i oczywiście was proszę o to wsparcie, bo Zony prosił o to, żeby było to wsparcie, że to im pomaga, więc wielkie brawa! Face to face! Zony! I... Obaj panowie, na coś się stanie. No jeszcze raz? Myślałem, że coś się stanie. Nie, no nie. Oszczędzę cię. O, jeszcze teraz. A, to dzięki. No, jeszcze teraz, tak. Masz takie kolorowe kamień, papier, nożyce? Nie. Jeden pojedynek, jeden wynik. Tak. I tego się trzymajmy. Pozycja bokserska do publiczności. No, pojedynek, na który czeka cały streamingowy świat. Dziękujemy serdecznie. Zony kontra Dis już 5 lutego. Kraków, będzie się działo. Kupujcie pay-per-view, ogarniajcie. My oczywiście dziękujemy wam za tę część. Będzie jeszcze jedna, ale przed tą ostatnią częścią będziemy mieli dla was niespodziankę, więc nie odchodźcie za daleko i za chwileczkę widzimy się w ostatniej części pierwszej konferencji drugiej gali. Hajli! Cały czas mamy ogon, mój znak zodiaku to skorpion. Cisnę do gazu, dym leci z opon. Jesteśmy falą, co rozpierdala falochron. Z nami się nie zadziera mordo. Wjeżdżamy na akcję, drużyna pierścienia mordo.